wystawy znakomitej artystki, z Olońską związanej od lat. Tak, czas Triennale Młodych, a mamy pracę znakomitą artystki w naszych zbiorach. Wyróżnianej, a tym razem ta wystawa, o, angielskie nazwy, a jak czytałem jeszcze, skąd się implikacje intelektualne, jakich historycznych i tak dalej, to już w ogóle nie chcę tego czytać tutaj. Mam to wszystko wydrukowane i wiedzę na ten temat posiadam, a to trzeba być muszę powiedzieć, że no, jestem pewien uznania dla pani zainteresowani wiedzy historycznej, żeby gdzieś tam, prawda, sięgać do XVII wieku, do człowieka, który próbował się unieść, tak? XVII wieku, dobrze pamiętam? Tak. No, skądinąd jest to bardzo interesujące i swoista ciekawostka, nie? Zawsze powstaje pytanie, dlaczego do tego, nie innego, tak? Ale to jest pytanie nieskończone. Witam serdecznie, witam wszystkich państwa. Ja myślę, że o wystawie to powie, o samej koncepcji to powie artystka, nie wiem, czy kurator, to też pan Leszek Golec. Tyle z mojej strony. Artystka później zaprosi, bo wiedziałem, że jakieś ciastka postawiła. Tak, czy to my stawiamy, bo już nie wiem. Wspólnie wypieczamy. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu za przybycie. Dziękuję za zaproszenie do Olońska, za możliwość pokazania prac. To był świetny czas, świetnie się pracowało. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Centrum Rzeźby i osobom, które też tu poznała, wspierały mnie w pracy, a także bliskim, bez których nie byłoby mnie tu i teraz. Także zapraszam do oglądania wystawy, a komentarz na temat pracy zostawiłabym na rozmowę przy herbacie. Po wernisażu. Zapraszam serdecznie. Z mojej strony kilka zdań. Butelki po wyparowanej wodzie. Sytuacja wydaje się być skomplikowana, mglista, zagmatwana i zawiła, jak pierwsze opisy UFO czy podróży kosmicznych. Ale nie jest dramatycznie. W opisach do prac natrafiamy na Toy Story, Hektora Cyrano de Bergerac, Monsters i spółka, Marilyn Monroe czy Google. Wywodzą się z jednego źródła, mają jedną metrykę i jeden punkt wyjścia – ziemskie pochodzenie. Uzgodniliśmy, autorka rozszyfruje sensy w prywatnych rozmowach. Proponuję bliższy kontakt. Zapraszam. Dziękuję za kilo.
To jest spódnica bardziej, nie? Nie, tu jest góra sukienki i ten spód tak sobie faluje. Chyba. Nawiązanie do Marilyn Monroe. Tak myśli pani? To jest Marilyn Monroe. Tak? Na pewno tak. Tylko z góry na nią patrząc, tak? No tak. Chyba tak. Z jednej strony jest, bo jest nadana tekstura fotograficzna właśnie tej sukienki, a z drugiej strony tej tkaniny jest pusta siatka taka wirtualna. Wtedy jakby ona nie istnieje zwyczajnie. Jakby zasłania się przez to odkrywanie. To przez to odkrywanie całego A ten ruch? To jest powód animacja. Nie, nie, ale... Nie, to jest, wiesz co, tam jest fizyka, po prostu jest prędkość powietrza. Aha, to jest, samo się generuje, to jest program. To program to generuje. Fizyka to jest na dmuchach w programie? Tak. Tak, ale tkanina jest tkaniną. To znaczy wirtualna, nie jest tkaniną, ale jest, zachowuje się jak tkanina. Więc ten ruch jest taki, no, chaotyczny. No, do środka można wejść. Śmiało. Józia, do środka. No, przez dziurę. Nachyl się i wejdź. Można wejść tam. To jest metal. No, malinka. O, i do środka tak jak Józia. No, i teraz tu do nas. O, ale fajnie. Tutaj patrzcie. O, w słoneczku, jak ładnie. Cześć, 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 halo. O, już, jak się tu nazwa. Idę tam z tą drogą. Ej, Maria, prawie na ten tubek wlazła. A można wejść do pałacu? Leku? No i pan zrobił, aby było na spokoju. Pamiętasz? Z kosmosu to jest fajnie.
wyglądała na to. Oni się chyba nie poruszy, wiesz? Ja